ogonków za chlebem w rejonie. Tak, ma się rozumieć. Toż ciągnęły się od sklepu aż do samego budynku Rejkomu. No i coście za radę znaleźli? Nie bacząc na zadane mu męki, Smirnow zachował dźwięczny głos i spokojną pewność swojej racji. Ten grubokościsty blondyn o prostych rysach twarzy wcale się nie śpieszy i sala słyszy każde słowo. Ponieważ wszystkie nasze wnioski do okręgowych organizacji nie dały żadnego skutku, poleciłem Własowowi, aby napisał memoriał do towarzysza Stalina. No i dlaczegoście go nie napisali? Więc jeszcze nie wiedzą, więc przegapili. Napisaliśmy go i zaraz go wysłałem umyślnym prosto do KC nad głową okręgu. Kopia została w aktach Rejkomu. Sala wstrzymuje oddech. Komplet sędziowski jest w strachu i lepiej byłoby nie zadawać chyba dalszych pytań, ale jednak ktoś to pytanie stawia. No i co? Bo też to pytanie zawisło na wszystkich ustach. No i co dalej się stało? Smirnow nie łka, nie leje łez nad utraconym ideałem. Właśnie tego elementu brak moskiewskim procesom. Odpowiada głosem donośnym i spokojnym. A nic, nie było odpowiedzi. Słychać w jego znużonym tonie. Tego właśnie się spodziewałem. Nie było odpowiedzi. Ojciec i nauczyciel nie dał odpowiedzi. Ten proces publiczny osiągnął już swoje apogeum. Już dzięki niemu ten tłum na sali zobaczył czarne serce ludojada. Już by się na tym mogła ta rozprawa skończyć. Nie, na to im nie starcza ani taktu, ani rozumu. I jeszcze całe 3 dni trwać będzie dreptanie po podmokłej już łące. Prokurator wychodzi ze skóry. To dwulicowcy. Patrzcie, jak to było. Jedną ręką szkodzili, a drugą ręką śmieli pisać listy do towarzysza Stalina. Jeszcze czekać na odpowiedź. Niech lepiej podsądny Własow odpowie, jak mógł dojść do tak potwornego szkodnictwa, żeby zaprzestać sprzedaży mąki, żeby przerwać wypiek żytniego chleba w ośrodku rejonowym. Kogucik Własow nie czeka, aż mu każą wstać. Sam się podrywa i krzyczy przeszywająco na cały głos. Gotów jestem ponieść za to pełną odpowiedzialność przed sądem, jeżeli prokurator Karasik zejdzie z oskarżycielskiej trybuny i siądzie tu obok mnie, na ławie oskarżonych. Nikt nic nie rozumie. Hałas, krzyki, przywołać do porządku, co to takiego? Zdobywszy w ten sposób prawo głosu, Własow składa teraz chętnie wyjaśnienia. W sprawie zakazu sprzedaży mąki i zakazu wypieku chleba otrzymaliśmy rozporządzenia z prezydium Okręgowego Komitetu Wykonawczego. Stałym członkiem tego prezydium jest prokurator okręgowy Karasik. Jeżeli to szkodnictwo, to dlaczego prokurator nie sprzeciwił się temu z urzędu? A jak tak, to byliście szkodnikiem naprzód wy, a dopiero potem ja. Prokuratorowi aż dech zaparło. Cios był nagły i celny. Sąd też nie potrafi się znaleźć. Sędzia mamrocze. Jeśli zajdzie potrzeba, oddamy pod sąd także prokuratora, a dzisiaj tylko was sądzimy. Dwie prawdy, zależnie od rangi. No to ja żądam, żeby mu kto kazał zejść z tej prokuratorskiej trybuny. Dalej żga, w słabiznę niezmordowany, nie dający się uciszyć Własow. Przerwa. No, jakie też znaczenie wychowawcze dla mas ma podobny proces. A tamci dalej za swoje. Po indagacji oskarżonych zaczynają się zeznania świadków. Księgowy N. Co wam wiadomo o szkodniczej działalności Własowa? Nic. Jak to być może? A siedziałem dotychczas w pokoju dla świadków i nie słyszałem, co tu było mówione. Nie trzeba było nic słyszeć. Przez wasze ręce przechodziło mnóstwo dokumentów. Nie mogliście nie wiedzieć. Dokumenty wszystkie były w porządku. Ale patrzcie, tu jest paczka gazet rejonowych. Nawet tu mówi się o szkodnictwie Własowa. A wy nic nie widzieliście? To przesłuchujcie tych, co pisali w tych gazetach. Kierowniczka sklepu z pieczywem. Niech świadek powie, czy sowiecka władza ma dużo chleba?
A niechże ich. Co tu odpowiedzieć? Kto by się ośmielił powiedzieć, ja tam nie liczyłem. Dużo. No a więc dlaczego są u nas ogonki? Ja tam nie wiem. A od kogo to zależy? Ja tam nie wiem. No jakże nie wiecie? A kto był waszym szefem? Wasylij Grigoriewicz. Jaki tam Wasylij Grigoriewicz do wszystkich diabłów? Podsądny Własow. Więc zależało to od niego. Świadek milczy. Przewodniczący dyktuje sekretarzowi sądu. Odpowiedź. Na skutek szkodnictwa Własowa wytworzyły się ogonki za chlebem, nie bacząc na ogromne zapasy chleba będące w dyspozycji sowieckiej władzy. Skrywając lęk o własną skórę, prokurator wygłosił długą mowę, pełną oburzenia. Obrońca w zasadzie bronił samego siebie, podkreślając, że interesy ojczyzny są mu tak samo drogie, jak każdemu uczciwemu obywatelowi. W ostatnim słowie Smirnow o nic nie prosił i niczego nie żałował. Trudno z dzisiejszej perspektywy przypuścić, aby człowiek tak nieustępliwy i prostolinijny mógł był ocaleć i przetrwać burzę 1937 roku. Kiedy Saburow poprosił o darowanie mu życia nie dla mnie, tylko dla moich małych dzieci, Własow szarpnął go z gniewem za pole. Dureń z ciebie. Sam Własow nie przepuścił ostatniej okazji do zuchwałej wypowiedzi. Nie uważam was za sąd, tylko za aktorów, grających napisane z góry role w tym wodewilu. Jesteście narzędziem wstrętnej prowokacji zaplanowanej przez NKWD. Cokolwiek tu powiem, i tak skażecie mnie na rozstrzelanie. Ale wierzę, że nadejdzie czas i wy właśnie zajmiecie nasze miejsca. Od 7 wieczór aż do 1 po północy sąd porał się z pisaniem sentencji. W klubowej sali paliły się naftowe lampy. Podsądni siedzieli pod strażą gołych szabel, a na sali nie ustawał gwar, bo ludzie nie chcieli się rozchodzić. Wyrok czytano tak samo długo, jak był pisany. Pełen był fantazji na temat działań, kontaktów i planów przypisanych naszym szkodnikom Smirnowa, Uniwera, Saburowa i Własowa. Skazano ich na rozstrzelanie. Dwom innym dano po 10 lat, jednemu 8. Ponadto wnioski sądu wskazywały drogę do zdemaskowania w Kadyju również komsomolskiej organizacji szkodników. Nie zwlekano z ich aresztowaniem. Pamiętacie młodego towaroznawcę? W Iwanowie zaś centrum podziemnych organizacji podporządkowanemu z kolei Moskwie, co rozumie się samo przez się, kopanie dołu pod Bucharinem. Po wygłoszeniu uroczystym tonem słów na rozstrzelanie sędzia zrobił pauzę na oklaski, ale w sali panowało tak ponure napięcie, tak dobrze słychać było westchnienia i płacz zupełnie obcych ludzi i krzyki mdlejących członków rodzin, że nawet na dwóch przednich ławach, gdzie siedzieli członkowie partii, nikt nie zaklaskał, a to już była zupełna nieprzyzwoitość. Rany boskie, co wy robicie, ludzie? Krzyczano z sali do sędziów. Rozpaczliwie zaukała żona Uniwera. W półmroku sali tłum zafalował. Własow krzyknął w stronę pierwszych ławek. No i dlaczego nie klaszczecie, wywłoki? Też komuniści. Politruk plutonu straży podbiegł i zaczął wymachiwać mu rewolwerem przed oczyma. Własow omal mu nie wyrwał rewolweru, ale skoczył na czas milicjant i odepchnął swojego nieostrożnego politruka. Dowódca konwoju krzyknął do broni i 13 karabinów straży oraz pistolety miejscowych NKWD-zistów już wycelowały się w podsądnych i w tłum na sali, bo też zdawało się, że lada chwila dojdzie do odbicia podsądnych. Sala oświetlona była kilkoma tylko lampami naftowymi. Półmrok potęgował jeszcze chaos i popłoch. Tłum, który już wszystko zrozumiał, jeśli nie dzięki procesowi, to dzięki wycelowanym teraz w ludzi karabinom, w popłochu rzucił się nie tylko do drzwi, lecz także do okien. Trzasnęły deski, rozległ się brzęk bitych szyb. Omal nie stratowano na śmierć. Bez zmysłów przeleżała pod krzesłami do białego rana żona skazanego Uniwera. Żadnych oklasków nie było.
Niech mi wolno będzie poświęcić drobną notkę 8-letniej dziewczynce Zoi Własowej. Zoja kochała ojca aż do zapamiętania. Nie mogła potem już chodzić do szkoły, wciąż jej dokuczano, twój ojciec to szkodnik, a ona krzyczała, mój tatuś jest dobry. Przeżyła po tej rozprawie tylko jeden rok, przedtem nigdy nie chorowała. W ciągu tego czasu ani razu się nie zaśmiała. Chodziła zawsze z opuszczoną głową i stare baby przepowiadały, patrzy w ziemię, długo nie pożyje. Umarła na zapalenie opon mózgowych i umierając wciąż wzywała ojca. Kiedy bierzemy się do rachowania tych milionów, które zginęły w obozach, nie zapominajmy o pomnożeniu tej liczby przez 2, przez 3. Skazanych zaś nie tylko nie można było natychmiast rozstrzelać, ale teraz tym staranniej trzeba ich było pilnować. Nie mieli bowiem już nic do stracenia, a dla wykonania wyroku musieli jeszcze być przewiezieni do miasta okręgowego. Z pierwszą częścią tego zadania, przeprowadzeniem ich nocą po ulicy do NKWD, tak sobie dano radę. Każdego skazańca konwojowało 5 ludzi. Jeden niósł latarnię, drugi szedł przodem z pistoletem gotowym do strzału. 2 prowadziło skazanego pod ręce, ściskając pistolety w wolnej dłoni. Jeszcze jeden szedł w ariergardzie z bronią wycelowaną w plecy więźnia. Reszta milicjantów rozstawiona była wzdłuż drogi, aby zapobiec atakom tłumu. Teraz każdy rozsądny człowiek pewno się zgodzi, że gdyby dalej trwała ta mitręga z sądami publicznymi, to NKWD nigdy nie zdołałoby wypełnić swoich wielkich zadań. Oto dlaczego publiczne procesy polityczne jakoś się w naszym kraju nie przyjęły. Kara główna. Dzieje kary śmierci w Rosji biegły zygzakiem. W statutach Aleksego Michajłowicza z połowy XVII wieku kara śmierci przewidziana była w 50 wypadkach. W regulaminie wojskowym Piotra było już 200 takich paragrafów. Elżbieta Piotrówna zaś, nie kasując artykułów przewidujących karę główną, nie zastosowała jej jednak ani razu. Powiadają, że po wstąpieniu na tron ślubowała ona, że nikogo nie pośle na szafot i przez całe 20 lat swojego panowania nikogo też nie posłała. Prowadziła przy tym wojnę 7-letnią i jakoś potrafiła się obejść. Jak na połowę XVIII stulecia, pół wieku przed jakobińską siekaniną, jest to przykład zadziwiający. Co prawda jesteśmy już bardzo biegli w sztuce wyśmiewania całej naszej przeszłości, nigdy w niej nie chcemy dostrzec żadnych dobrych uczynków ani zamiarów. Tak samo Elżbietę można z powodzeniem odsądzić od zasługi, zastąpiła bowiem karę śmierci batorzeniem, wyrywaniem nozdrzy, wypalaniem piętna złodziej i wiecznym zesłaniem na Syberię. Ale powiedzmy też coś na obronę carycy. Jakże mogła jeszcze gwałtowniej obrócić choloble, wbrew wszystkim panującym poglądom? A może nawet jakiś człowiek dzisiaj skazany na śmierć, chcąc tylko jednego, aby słońce dla niego nie zgasło, gotów byłby poddać się dobrowolnie całemu temu zespołowi kar, tylko że mu ich nie proponujemy, bośmy tacy humanitarni. I może w trakcie lektury tej książki dojdzie jeszcze czytelnik do wniosku, że 20, a nawet 10 lat naszych obozów to kara cięższa od tamtych elżbietańskich. Używając naszej terminologii, Elżbieta miała do tych spraw podejście ogólnoludzkie. Katarzyna II natomiast klasowe, a zatem słuszniejsze. Żeby nikogo, ale to zupełnie nikogo nie poddawać karze śmierci, to wydawało się jej czymś potwornym i niebezpiecznym. I dla obrony własnej osoby, tronu i ustroju, a więc w wypadkach przestępstw politycznych, Mirowicz, moskiewski bunt podczas dżumy, Pugaczow, uznała ona karę śmierci za chwyt całkiem stosowny. Co zaś do kryminalistów, dla pospolitaków, dlaczego by nie uznać tej kary za nieobowiązującą? Za panowania cara Pawła kasacja kary śmierci została jeszcze raz potwierdzona. Wojen zaś było wiele, mimo to przy regimentach nie istniały trybunały. Także podczas całego długiego panowania Aleksandra I kara śmierci groziła tylko wojskowym za przestępstwa popełnione w trakcie działań wojennych,
Rok 1812. Już słyszę głos protestu. A nie smagano wyciorami na śmierć? Nie kazano biec przez praszczęta? Owszem, ani słowa. Zamaskowane morderstwa zdarzały się. W ten sposób doprowadzić można człowieka do śmierci nawet na zebraniu związku zawodowego. Ale jednak oddać darowane ci przez Boga życie, ponieważ tak wypadło głosowanie kompletu sędziowskiego. Taki los nie należał się w naszym kraju nawet zdrajcom stanu w ciągu całego półwiecza, od Pugaczowa do dekabrystów. Krew pięciu dekabrystów podrażniła nozdrza naszego państwa. Od tej chwili już obowiązywała kara śmierci za przestępstwa o charakterze państwowym i nie zapominano o tej zasadzie aż do samej rewolucji lutowej. Znalazła potwierdzenie w statutach 1845 i 1904 roku. Rozbudowana też była w ustawodawstwie karnym wojsk lądowych i floty wojennej, ale nie była stosowana wobec tych przestępstw, które podlegały orzeczeniom sądów powszechnych. Ilu też ludzi stracono w tym okresie w Rosji? Już przytaczaliśmy w rozdziale 8 cyfry zgromadzone przez działaczy liberalnych w latach 1905-1907. W ciągu 80 lat 894 stracenia. To jest przeciętnie po 11 egzekucji rocznie. Posłuszmy się tu dodatkowo danymi sprawdzonymi przez znawcę rosyjskiego prawa karnego Tagancewa. Aż do roku 1905 karę śmierci stosowano w Rosji tylko w nadzwyczajnych wypadkach. W ciągu 30-lecia między 1876 a 1905 rokiem, epoka narodowolców i aktów terrorystycznych, nie zaś zamiarów roztrząsanych we wspólnej kuchni, epoka strajków masowych i buntów chłopskich, epoka, podczas której zostały stworzone i rozrosły się wszystkie partie przyszłej rewolucji, posłano na szafot 486 ludzi, to znaczy około 17 ludzi rocznie, biorąc pod uwagę całe terytorium kraju. Ta cyfra obejmuje również wszystkich skazanych na śmierć kryminalistów. W Schlisselburgu między 1884 a 1906 stracono 13 ludzi. Straszna cyfra, jak na warunki szwajcarskie. W latach pierwszej rewolucji, 1905 rok i jej tłumienia, liczba wyroków śmierci gwałtownie skoczyła w górę, siejąc zgrozę i oszołomienie wśród obywateli Rosji, zmuszając Tołstoja do łez, a Korolenkę i wielu, wielu innych do oburzenia. Między rokiem 905 a 908 wykonano 2200 egzekucji, 45 miesięcznie. Była to prawdziwa epidemia straceń, jak pisze Tagancew. Zaraz też przyszedł jej kres. Z dziwnym uczuciem czyta się dzisiaj, że gdy w 1906 roku wprowadzono sądy polowe, to jedną z najtrudniejszych do rozwiązania kwestii był problem znalezienia wykonawców egzekucji, a prawo wymagało wykonania jej w ciągu doby po wyroku. Powierzanie egzekucji plutonom egzekucyjnym wojska budziło w armii niepożądane nastroje. Ochotników na rolę oprawców często w ogóle brakowało. Tym głowaczom sprzed epoki komunizmu jakoś nie przychodziło na myśl, że jeden kat i po jednej kuli w kark to zupełnie wystarczy, aby rozstrzelać ilu trzeba. Rząd tymczasowy skasował w ogóle karę śmierci zaraz po objęciu władzy. W lipcu 1917 roku przywrócił ją tylko w stosunku do armii czynnej i tylko na terenach przyfrontowych. Za przestępstwa wojskowe, morderstwa, gwałt, rozbój i rabunki, których wiele było na tych terenach. Był to jeden z tych najbardziej niepopularnych kroków, które doprowadziły w końcu do upadku rządu tymczasowego. Hasłem bolszewików w przeddzień powstania było „Precz z karą śmierci przywróconą przez Kiereńskiego”. Zachowała się relacja, wedle której w Smolnym w nocy z 25 na 26 października rozgorzała dyskusja, czy jednym z pierwszych dekretów nie powinno być rozporządzenie kasujące raz na zawsze karę śmierci. I Lenin wówczas wyśmiał utopijne zamiary swoich towarzyszy. Dobrze wiedział, że bez kary śmierci
nie będą mogli zrobić ani kroku w stronę nowego społeczeństwa. Jednakże formując rząd koalicyjny z lewymi esorowcami i licząc się z ich błędnymi poglądami, poszedł na ustępstwa. I w ten sposób 28 października 17 roku kara śmierci została jednak skasowana. Niczego dobrego ta dobrotliwość, rzecz jasna, dać nie mogła. Zresztą co to była za kasacja? W początkach 1918 roku Trocki kazał oddać pod sąd Aleksego Szczastnoja, nowego admirała, za to, że odmówił zatopienia floty bałtyckiej. Przewodniczący Trybunału Najwyższego Karklin, kalecząc język rosyjski, odczytał szybciutko sentencję. Rozstrzelać w ciągu 24 godzin. Na sali rozpoczął się tumult. Przecież skasowano. Prokurator Krylenko wyjaśnił. Nie ma powodu do niepokoju. Kara śmierci jest skasowana, owszem. Ale Szczastnoj nie będzie poddany haniebnej karze, tylko rozstrzelany. No i został rozstrzelany. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, kara śmierci została przywrócona w całej rozciągłości w czerwcu 1918 roku. To znaczy nie przywrócona, ale wprowadzona od nowa, jako symbol zupełnie nowego etapu. Jeśli założyć, że łacis nie zaniża danych, lecz tylko nie rozporządza pełną informacją i że REF trybunały odwaliły w trybie jawnym taką samą robotę, jaką ČK wykonała w trybie pozasądowym, to okaże się, że w 20 guberniach centralnej Rosji w ciągu 16 miesięcy, czerwiec 1918, październik 19 roku, rozstrzelano ponad 16 tysięcy osób, to znaczy przeszło 1000 osób miesięcznie. Jeśli już porównania, to macie jeszcze jedno. W ciągu 80 szczytowych lat inkwizycji w całej Hiszpanii skazano na stos 10 tysięcy ludzi, to jest około 10 osób miesięcznie. Dodajmy, że wśród rozstrzelanych był także przewodniczący pierwszego rosyjskiego, mianowicie petersburskiego, Sowietu Deputatów, Chrustalew Nosar, jak również ten grafik, który naszkicował projekt legendarnego munduru czerwonoarmisty noszonego w ciągu całej wojny domowej. A były jeszcze REF wojen trybunały z ich tysiącami egzekucji co miesiąc i REF trybunały kolejowe. Być może era egzekucji, która nastąpiła po 1918 roku, zmroziła i upoiła do drętwoty Rosję nie tymi jawnie czy niejawnie orzekanymi pojedynczymi rozstrzelaniami, które później dały w sumie tysiące. Jeszcze straszniejsza nam się wydaje moda, która przyjęła się po obu stronach frontu wojny domowej, a potem wśród zwycięzców, polegająca na zatapianiu barek pełnych, niepoliczonych nigdy, niespisanych, nawet niespytanych o nazwisko setek ludzi. Potopiono tak oficerów marynarki oraz innych zakładników w Zatoce Fińskiej, w Morzach Białym, w Kaspijskim i Czarnym, w jeziorze Bajkal. Nie należy to do naszej opowieści, trzymającej się wąskich ram wymiaru sprawiedliwości, ale należy do historii obyczajów, od których przecież wszystko zależy. Czy w całych naszych dziejach, od samego Ruryka, była jakaś faza takich okrucieństw i tylu mordów, które dałaby się porównać z popaździernikową wojną domową? Pominęlibyśmy charakterystyczny zygzak, gdybyśmy nie zaznaczyli, że kara śmierci została zniesiona w styczniu 1920 roku. Tak, nie jeden badacz może znaleźć się w kropce. Widać, jaką ufność i pacyfizm przejawia dyktatura, odrzucając karzący miecz w chwili, gdy na Kubaniu stoi jeszcze Denikin, na Krymie Wrangel. Polska zaś kawaleria siodła już konie. Ale po pierwsze, ten dekret był bardzo rozważnie zredagowany. Jego moc nie rozciągała się na trybunały wojskowe. Dotyczyła akcji czeki i trybunałów na tyłach. Po drugie, dekret był poprzedzony profilaktyczną czystką więzień. Szczodrze posyłano pod mur więźniów, którzy mogli później podpaść pod dekret. I po trzecie, jest to fakt najbardziej pocieszający, obowiązywał on krótko tylko, przez 4 miesiące, póki więzienia znów się nie wypełniły. Dekretem z 28 maja 20 roku
WCK znów otrzymała prawo do rozstrzeliwania. Rewolucja stara się każdej rzeczy nadać czym prędzej nową nazwę, aby wszystko wydało się nowym. Tak samo kara śmierci została przechrzczona na najwyższy stopień i nie kary bynajmniej, lecz środków obrony społecznej. Zasady prawodawstwa karnego z 24 roku wyjaśniają, że środek ten wprowadzony został czasowo, aż do odwołania go przez WCIK raz na zawsze. I w 1927 roku zaczęto go rzeczywiście odwoływać. Zachowano go wyłącznie do karania przestępstw przeciw państwu i armii, artykuł 58 oraz dotyczące przestępstw przeciw obronności. Jak również, dodajmy dla ścisłości, bandytyzmu, ale wiadomo jak szeroko w sensie politycznym interpretowano pojęcie bandytyzmu w tych latach. A zresztą również dzisiaj od basmacza do litewskiego partyzanta leśnego każdy uzbrojony nacjonalista niezgadzający się z władzą centralną jest bandytą. Jak to więc wyrzec się takiego artykułu? I powstaniec łagrowy, i uczestnik jakichś tumultów miejskich też jest bandytą. Skasowano natomiast w 10. rocznicę października karę śmierci za przestępstwa z artykułów broniących mienia i życia osób prywatnych przed morderstwem, rabunkiem i gwałtem. Na 15. zaś rocznicę października dodano karę śmierci za wykroczenia omówione w ustawie z 7-8. Mowa o tej najważniejszej ustawie wchodzącego już socjalizmu, która obiecywała poddanemu kulę za każdy okruch państwowej własności. Jak to zawsze na początku, rzucono się zewsząd do stosowania tej ustawy i w latach 1932-33 rozstrzeliwano na jej zasadzie z osobliwą gorliwością. W tych spokojnych latach, jeszcze za kadencji Kirowa, w samych tylko leningradzkich Krestach w grudniu 1932 roku oczekiwało na swoją kolej jednocześnie 265 skazanych na śmierć. A czy w ciągu całego roku ta cyfra nie przekroczyła w Krestach 1000? I cóż to byli właściwie za złoczyńcy? Skąd wzięło się tylu spiskowców i wywrotowców? A na przykład siedziało tam 6 kołchoźników spod carskiego sioła, którzy tym zawinili, że po kołchozowych, ich własnymi rękoma robionych żniwach, przeszli się po polach i na nierównościach gruntu ominiętych przy koźbie wycięli resztkę kłosów dla swoich krów. Ani jednego z tych 6 chłopów WCIK nie ułaskawił i wyrok został wykonany. Jaka tam saltyczycha, jaki najpodlejszy, nawet najohydniejszy feudał potrafiłby zabić 6 chłopów pańszczyźnianych za parę nieszczęsnych kłosów. To i niech by im tylko dał parę rózek. Dotąd byśmy o tym czytali i przeklinali jego imię na lekcjach w szkole. Nie mówi się tylko uczniom, że saltyczycha na mocy wyroku klasowego sądu odsiedziała za swoje bestialstwa 11 lat w lochu Iwanowskiego klasztoru w Moskwie. A dziś kamień w wodę i nie ma śladu. I tylko wolno żywić nadzieję, że kiedyś jeszcze dokumenty potwierdzą wyznanie mojego żywego świadka. Gdy Stalin nigdy i nikomu poza tym nie zamordował, to za tych tylko 6 carskosielskich mużyków też byłby wart ćwiartowania. Tak uważam. A jeszcze mają czelność na nas pokrzykiwać, jak śmieliście go demaskować, zakłócać wieczny spokój wielkiego zmarłego. Po Stalinie tęskni cały światowy ruch komunistyczny. A ja myślę, że tylko kodeks karny. Zresztą Lenin z Trockim wcale nie lepsi. To oni przecież zaczęli. Postarajmy się jednak wrócić do relacji bezstronnej i beznamiętnej. Rzecz jasna, WCIK na pewno by zniósł raz na zawsze karę główną, skoro tak to było obiecane, ale sęk w tym, że w 1936 roku ojciec i nauczyciel zniósł raz na zawsze sam WCIK. Rada Najwyższa zaś, która zajęła jego miejsce, już z samej nazwy trąciła raczej epoką carycy Anny Joannowny. Wtedy właśnie najwyższy stopień stał się najwyższym wymiarem kary,
nie zaś jakiejś tam niewyraźnej obrony. Egzekucje lat 1937-38 nawet dla stalinowskiego ucha nie kojarzyły się już z obroną. Jaki znawca, jaki historyk prawa przytoczy nam dokładną statystykę tych egzekucji? Gdzie to archiwum specjalne, do którego można się zakraść, aby poznać te cyfry? Nie ma ich. Nigdy ich też nie będzie. Ośmielimy się dlatego powtórzyć tu jedynie cyfry z pogłosek, co po świeżym tropie w latach 1939-40 snuły się pod powołami Butyrek, a które ronili czasem przed śmiercią pomocnicy Jeżowa, którzy przeszli niedawno przez te cele. Już ci na pewno wiedzieli. Mówili więc ludzie Jeżowa, że w ciągu tych 2 lat rozstrzelano na terenie Związku 500 000 politycznych i 480 tysięcy szemranych. Z artykułu 59.3 rozwalano ich jako podpory jagody. Ta operacja podcięła istnienie starej, złodziejskiej arystokracji. Czy są to cyfry w jakimś stopniu niegodne wiary? Zakładając, że egzekucje były wykonywane nie w ciągu 2 lat, lecz tylko przez 1,5 roku, powinniśmy przyjąć jako średnią miesięczną, dla artykułu 58, 28 tysięcy rozstrzelanych. To dotyczy całości ZSSR. Ale ile było miejsc egzekucji? Licząc bardzo skromnie, 150. Było ich na pewno więcej. W samym tylko Pskowie, w podziemiach wielu cerkwi, w dawnych celach pustelników, NKWD urządził izby tortur i punkty egzekucji. Jeszcze w 1953 roku do tych cerkwi nie wpuszczano zwiedzających, bo archiwa, a tymczasem pajęczyny tam nie zmiatano od 10 lat. Takie to archiwa. Przed początkiem prac restauracyjnych kości stamtąd wywożono ciężarówkami. Skoro tak, to w każdym z tych miejsc, każdego dnia wyprowadzano na rozstrzelanie po 6 ludzi. Czy to takie fantastyczne? To chyba nawet mniej niż w rzeczywistości. Donoszą mi z Krasnodaru, że w tamtejszej centrali GPU na ulicy Proletarskiej w 1937-1938 roku co noc rozstrzeliwano 200 ludzi. Inne źródła mówią, że przed 1 stycznia 1939 roku rozstrzelano 1 700 000 ludzi. W latach wojny narodowej z rozmaitych powodów kary śmierci to stosowano szerzej, na przykład w związku z militaryzacją kolei, to wzbogacano nowymi formami. W kwietniu 1943 roku ustawa o wprowadzeniu kary śmierci przez powieszenie. Wszystkie te wydarzenia opóźniły nieco obiecane zniesienie raz na zawsze i na wieczne czasy kary śmierci. Jednakże nasz naród zasłużył sobie w końcu swoją cierpliwością i wiernością na to dobrodziejstwo. W maju 1947 roku Józef Wisarionowicz przymierzył krochmalony żabot przed zwierciadłem, uznał, że mu do twarzy i podyktował Prezydium Rady Najwyższej dekret o zniesieniu kary śmierci w okresie pokoju z jej zamianą, co było nowością, na 25 lat więzienia. Ale nasz naród jest niewdzięczny, ma skłonności przestępcze i nie potrafi docenić prawdziwej wspaniałomyślności. Dlatego męczyli się nasi władcy. Męczyli bez kary śmierci przez 2,5 roku. I 12 stycznia 50 roku wydana została ustawa zupełnie odmienna. Biorąc pod uwagę wnioski napływające ze strony republik narodowych, Ukraina, związków zawodowych, udały się nam te związki, zawsze wiedzą, czego ludziom trzeba, organizacji chłopskich, to chyba przez sen podyktował, bo wszystkie organizacje chłopskie zostały przez miłościwie nam panującego rozdeptane jeszcze w latach Wielkiego Przełomu. A także w imieniu działaczy kultury, o, to nawet prawdopodobne, przywraca się karę śmierci w stosunku do zdrajców ojczyzny, szpiegów i dywersantów. A zebrało ich już się w zakładach karnych sporo. Ale żeby skasować jednocześnie ćwiarę, to zapomnieli, już została. I tak już zaczęto wam stosować naszą starą, poczciwą kosiarkę do głów. To łatwo było dać jej szersze pole do działania. 1954 rok za morderstwo z premedytacją. Maj 61
za zabór mienia państwowego i za fałszowanie pieniędzy, a także za terror w miejscach odosobnienia. To dla tych, co ukatrupią Szpicla albo postraszą administrację obozu. Lipiec 61 za wykroczenie przeciw przepisom o operacjach walutowych. Luty 62 za targnięcie się, podniesienie ręki na życie milicjantów i drużynników, a także za dopuszczenie się gwałtu i raptem także za łapownictwo. Ale to wszystko przecież czasowo, aż do odwołania raz i na zawsze. Dziś również tak się pisze. I okazuje się, że najdłużej udało nam się bez kary śmierci wytrzymać za Elżbiety Piotrowny. Wegetując pogodnie i na oślep, wyobrażamy sobie skazanych na śmierć jako jednostki naznaczone fatalnym piętnem i nieliczne. Jesteśmy instynktownie przekonani, że nam się to nigdy zdarzyć nie może, że dla znalezienia się w celi śmierci trzeba, jeśli nie ciężkiej zbrodni, to w każdym razie jakichś wyjątkowych okoliczności życiowych. Trzeba by porządnie przemeblować nasze głowy, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić. W celach śmierci siedziały tłumy najzupełniej szarych ludzi za zupełnie przyziemne uczynki i zależnie od złej lub dobrej doli, bardzo często doczekiwali się oni nie ułaskawienia, tylko czapy. Tak nazywają więźniowie karę główną. Nie znoszą oni pompatycznych terminów i starają się wszystkiemu dać miano jak najordynarniejsze i jak najkrótsze. Agronom rejonowego wydziału rolnego dostał wyrok śmierci za omyłki popełnione przy analizie kołchozowych nasion. A może ta analiza nie dogadzała zwierzchności? Rok 1937. Przewodniczący spółdzielni rzemieślniczej wyrabiającej szpulki do nici, Mielnikow, skazany został na śmierć za to, że w warsztacie wybuchł pożar od iskry z lokomobili. Rok 1937. Co prawda ułaskawiono go i dano 10 lat. We wspomnianych już Krestach w 1932 roku czekali na śmierć Feldman za to, że znaleziono u niego walutę, Fajtelewicz z konserwatorium za to, że sprzedał kawałek taśmy metalowej do wyrobu stalówek, handel od wieków, chleb i pociecha całych żydowskich pokoleń też stał się czymś zasługującym na karę śmierci. Czy trzeba się więc dziwić, że dostał karę śmierci wiejski chłopak spod Iwanowa, Gieraśka? Na wiosennego świętego Mikołaja poszedł na zabawę do sąsiedniej wsi, wypił sobie tęgo i trzepnął kijaszkiem po kłębach, nie milicjanta, nie, ale milicyjnego konia. To prawda, że chcąc zrobić tejże milicji na złość, wyrwał deskę z parkanu Rady Gromadzkiej, później zerwał druty telefonu Rady i wrzeszczał: chłopaki, bić to diabelskie nasienie. Czy nam pisana jest cela śmierci? Nie od tego zależy, cośmy zrobili, albo czegośmy nie zrobili. Zależy od obrotów znacznie większego koła, od biegu zewnętrznych okoliczności ogromnej wagi. Na przykład Leningrad jest oblężony, trwa blokada. Co pomyśli sobie najwyższy przedstawiciel władzy w mieście, towarzysz Żdanow, jeżeli wśród spraw leningradzkiej służby bezpieczeństwa w ciągu tych surowych miesięcy nie będzie żadnej wymagającej kary śmierci? Że organy leniuchują wszak, prawda? Powinny przecież być wykryte jakieś wielkie spiski kierowane z zewnątrz przez Niemców. Dlaczego za bytności Stalina w 19 roku takie spiski zostały wykryte, a za Żdanowa w 43 nie ma ich? Skoro tak, to już się robi. Natychmiast wykrywa się kilka spisków o szerokim zasięgu. Człowiek śpi w swoim lodowatym leningradzkim pokoju, a już pazurzasta, czarna ręka sięga po niego. I nic tu od człowieka nie zależy. Wytypowany zostaje, powiedzmy, generał-lejtnant Ignatowski. Okna jego mieszkania wychodzą na Newę. Wyjął kiedyś z kieszeni białą chusteczkę, wysiąkał nos. Toż to sygnał. Na domiar złego Ignatowski jako inżynier lubi rozmawiać z marynarzami o sprawach technicznych. Zakarbujmy to sobie. Ignatowski zostaje aresztowany. No, teraz się porachujemy. Proszę wymienić członków waszej organizacji. Ignatowski wymienia ich. Otóż, jeżeli jesteś bileterem Teatru Aleksandrowskiego, to istnieje bardzo nieduże prawdopodobieństwo, że znajdziesz się w tym spisie. Jeśli jednak jesteś profesorem Instytutu Technologii, to znajdziesz się w spisie na pewno. Znów ta przeklęta inteligencja.
i czy coś tu od ciebie zależało? A wszyscy, którzy w takim spisie się znajdą, muszą być rozstrzelani. Istotnie, wszyscy zostają rozstrzelani. Zostaje przy życiu tylko Konstanty Iwanowicz Strachowicz, jeden z najznakomitszych rosyjskich specjalistów w dziedzinie hydrodynamiki. I oto dlaczego. Jakieś wyższe szarże bezpieczeństwa państwowego są niezadowolone, że spis był zbyt szczupły i że tak niewielu rozstrzelano. I Strachowicz zostaje wytypowany jako człowiek najlepiej nadający się na centralną figurę nowej organizacji, która ma być wykryta. Wzywa go kapitan Altschuler. No i co? Celowo tak prędko przyznaliście się do wszystkiego? I już mieliście nadzieję, że przeniesiecie się na tamten świat, nie mówiąc przedtem ani słowa o waszym podziemnym rządzie, tak? Jakie stanowisko mieliście w nim? Tak oto, dalej siedząc w celi śmierci, Strachowicz wkracza w nowy krąg śledztwa. Sam proponuje, aby uznać go za ministra oświaty. Chciałby skończyć z tym wszystkim co prędzej. Ale dla Altschulera tego jeszcze za mało. Śledztwo trwa. Grupa Ignatowskiego tymczasem idzie pod mur. Na jednym z przesłuchań Strachowicza nagle ogarnia gniew. Nie żeby chciał żyć, ale już go znużyło umieranie, a najbardziej uprzykrzyło mu się to całe łgarstwo. I podczas gdy przesłuchują go krzyżowym sposobem w obecności jakiegoś dygnitarza, Strachowicz wali pięścią w stół. To was w końcu wszystkich rozstrzelają, nie chcę więcej kłamać. Ja w ogóle odwołuję wszystkie moje zeznania. I ten wybuch pomaga. Nie tylko, że przestają go poddawać dalszym przesłuchaniom, ale na długo zapominają o nim, siedzącym w celi śmierci. Wolno sądzić, że na tle powszechnej potulności wybuch desperacji zawsze pomaga. Rozstrzelano więc takie mnóstwo, z początku tysiące, później setki tysięcy. Dzielimy, mnożymy, wzdychamy, przeklinamy. Ale to w końcu cyfry. Naprzód człowiek słupieje, później zapomina. Gdyby zaś kiedyś krewni rozstrzelanych złożyli w jednym jakimś wydawnictwie fotografię swoich pozabijanych bliskich i gdyby później wydany został album tych zdjęć, kilka tomów takiego albumu, to wertując go i darząc ostatnim spojrzeniem te zgasłe oczy, moglibyśmy nie byle jak wzbogacić resztę naszego życia. Taka lektura prawie bez słów osnułaby serce nową otoczką już na zawsze. W pewnym znanym mi domu byłych zeków odprawiano taki ceremoniał. 5 marca, w rocznicę śmierci naczelnego mordercy, stawia się na stołach fotografie rozstrzelanych i zmarłych w obozie. Parę dziesiąt zdjęć, jakie udało się zebrać. I cały dzień trwa w mieszkaniu ten obrzęd, na poły cerkiewny, na poły muzealny. Żałobna muzyka. Przychodzą przyjaciele, patrzą na fotografie, milczą, słuchają. Prowadzą ciche rozmowy, wychodzą bez pożegnania. A gdyby tak wszędzie? Zostałaby nam wtedy chociaż mała szrama na sercu po tych zgonach. Żeby to chociaż nie było na darmo. Jak się teraz to wszystko odbywa? Jak ludzie na to czekają? O czym myślą? Do jakich wniosków dochodzą i jak ich stamtąd wyprowadzają? I co czują oni w ostatnich swoich chwilach? I jak właściwie ich, no, jak ich? Naturalna i bolesna jest chęć ludzka, aby zobaczyć, co jest za tą zasłoną, chociaż nikogo z nas oczywiście to nigdy nie spotka. Naturalne jest także to, że ci, którzy ocaleli, nie opowiadają o tym, co się dzieje na końcu, bo przecież darowano im życie. Co dalej, to wiedzą tylko oprawcy. Ale oprawcy nic nie powiedzą. Ten słynny wujek Losza z Krestów, który wykręcał skazańcom ręce do tyłu, nakładał kajdany, a jeżeli prowadzony na śmierć krzyknął w nocnym korytarzu „Żegnajcie, bracia!”, to nawet usta mu kneblował. Po cóż miałby się wam spowiadać? On pewno i teraz spaceruje sobie po Leningradzie. Ubrany jest przyzwoicie. Jeśli zdarzy się wam go spotkać w piwiarni, na wyspach albo na meczu, to jednak go zapytajcie. Ale nawet kat nie wie wszystkiego aż do końca.
Pakując w karki nieme kule przy wtórze specjalnie zapuszczonego silnika, nie może jednak zrozumieć tego, co sam czyni. To sprawa jego przeznaczenia i jego tępego znieczulenia. Do samego końca on też nie sięga myślą. Do końca wiedzą wszystko tylko zabici, czyli nie wie nikt. Prawda jeszcze, artysta, choć w sposób niejasny i nieoczywisty, może sięgnął wyobraźnią aż do samej kuli, do samego stryczka. To ułaskawieni oraz pisarz dostarczyli nam elementów do naszych pojęć o celi śmierci. Wiemy na przykład, że skazańcy w nocy nie śpią, tylko czekają i że uspokojenie przychodzi dopiero nad ranem. Narokow, Marczenko, w powieści Wielkości pozorne, mocno zepsutej przez z góry założoną tezę, że wszystko było jak u Dostojewskiego, a nawet bardziej wzruszająco i rozdzierająco, samą jednak scenę rozstrzelania opisał moim zdaniem bardzo dobrze. Sprawdzić nie sposób, ale jakoś człowiek temu wierzy. Domysły pisarzy wcześniejszej epoki, na przykład Leonida Andrejewa, teraz już mimowolnie trącą baśniami Kryłowa. Bo i kto, jaki fantasta mógł sobie wtedy wyobrazić cele śmierci z 37 roku? Zacząłby oczywiście dziergać swoją psychologiczną włóczkę, jak oni czekają, jak przysłuchują się. Kto zaś mógł przewidzieć i opisać nam takie oto nieoczekiwane doznania skazańców? Po pierwsze, skazani na śmierć marzną. Spać muszą na cementowej podłodze pod oknem. Równa się to 3 stopniom poniżej zera. Strachowicz. Można zmarznąć na kość, zanim się człowiek doczeka rozstrzelania. Po drugie, skazani na śmierć cierpią z powodu ciasnoty i zaduchu. W pojedynczej celi upycha się 7, to już co najmniej 10, 15 albo i 28 skazańców. Strachowicz, Leningrad, rok 42. I tak siedzą w ścisku tygodniami i miesiącami. Co im tam koszmarne przeżycia 7 powieszonych? Ludzie już się nie boją egzekucji, już nie drżą przed rozstrzelaniem, tylko myślą, jakby tu nogę wyciągnąć, jak obrócić się na drugi bok, jakby złapać trochę powietrza. W 37 roku, kiedy w iwanowskich więzieniach wewnętrznym numer 1, numer 2 i śledczym siedziało jednocześnie prawie 40 tysięcy ludzi, chociaż obliczone były na nie więcej niż 3-4 tysiące, w więzieniu numer 2 zmieszano razem więźniów śledczych, skazanych na obóz, skazanych na karę śmierci, ułaskawionych i jeszcze na dodatek drobnych złodziejaszków. Wszyscy oni przez kilka dni w dużej celi stali w takim ścisku, że nie sposób było podnieść albo opuścić ręki, a człowiek przyciśnięty do nar ryzykował złamaniem kolana. Było to zimą i więźniowie wytłukli szyby w oknach, aby się nie udusić. W tej celi czekał na śmierć skazany już na rozstrzelanie siwy jak gołąb Alawikin, od 1898 roku członek RSDRP. Z partii bolszewickiej wystąpił w 1917 po opublikowaniu tez kwietniowych. Po trzecie, skazani na śmierć cierpią głód. Po wyroku śmierci czekają na jego wykonanie tak długo, że najważniejszym uczuciem, które nimi miota, nie jest strach przed rozstrzelaniem, lecz męka głodu. Jakby tu coś zjeść? Aleksander Babicz w 41 roku spędził w celi śmierci krasnojarskiego więzienia 75 dni. Już zupełnie pogodził się z losem i czekał na rozstrzelanie jako na jedyne i logiczne zakończenie swojego nieskładnego życia. Ale tymczasem spuchł z głodu i tu zamieniono mu wyrok śmierci na 10 lat. A potem zaczęła się jego tułaczka po obozach. A kto w ogóle najdłużej przebywał w celi śmierci? Czy ktoś zna ten rekord? Wsiewołod Pietrowicz Golicyn, starosta celi śmierci, przesiedział w niej 140 dni w 1938 roku. Ale czy to cyfra rekordowa? Chluba naszej nauki profesor Wawiłow
czekał na rozstrzelanie przez kilka miesięcy, omal czy nie cały rok. W charakterze skazanego na śmierć został ewakuowany do Saratowa. W miejscowym więzieniu siedział w podziemnej celi bez okna i kiedy latem 1942 roku doczekał się ułaskawienia i przeniesienia do celi ogólnej, nie mógł już chodzić i na spacery wynosili go współwięźniowie na rękach. Po czwarte, skazani na śmierć pozbawieni są pomocy lekarskiej. Przebywając długo w celi śmierci w 1938 roku, Ochrymienko ciężko się rozchorował. Nie dość, że nie przeniesiono go do szpitala, ale nawet lekarka nie zjawiała się przez dłuższy czas. Gdy zaś przyszła nareszcie, to wcale nie weszła do celi, lecz przez kratę w drzwiach, nie badając chorego ani o nic go nie pytając, dała mu jakieś proszki. U Strachowicza zaczęła się wodna puchlina nóg. Zameldował o tym klucznikowi i w końcu przysłano do niego dentystę. Kiedy zaś lekarz w końcu się zjawi, to powstaje dylemat, czy powinien w ogóle leczyć skazanego, to znaczy przedłużać jego oczekiwanie na śmierć? Czy humanitaryzm lekarski nie powinien go skłonić do żądania szybszego wykonania wyroku? Oto jeszcze jedna scenka zapamiętana przez Strachowicza. Wchodzi lekarz i w trakcie rozmowy z dyżurnym wytyka palcem skazańców. To już trup, trup, trup. W ten sposób wskazuje dyżurnemu cierpiących na dystrofię, nalegając, że nie wolno przecież tak ludzi dręczyć, że czas ich nareszcie rozstrzelać. A dlaczego właściwie tak długo ich trzymano? Czy brak było oprawców? Trzeba wziąć pod uwagę, że bardzo licznym skazanym proponowano, a nawet proszono ich, aby podpisali prośbę o ułaskawienie. A gdy ci już bardzo się wzdragali, nie chcąc więcej żadnych kompromisów, to podpisywano w ich imieniu. No a urzędowy bieg papierków przez wszystkie tryby maszyny nie mógł być krótszy, trwał całe miesiące. Chodziło zapewne o to, że zbiegały się tu kompetencje dwóch różnych resortów. Resort śledczo-sądowy, jak to słyszeliśmy z ust członków Kolegium Wojskowego, była to jedna całość, dążył do wykrycia jak największej ilości koszmarnie niebezpiecznych zbrodni i nie mógł nie wymierzać zbrodniarzowi należnej kary, to znaczy rozstrzelania. Ale skoro już kara śmierci została orzeczona, zaprotokołowana i uznana za osiągnięcie zarówno aparatu śledczego, jak sądu, wszystkie te słomiane chochoły, zwane skazanymi, panów sędziów więcej nie interesowały. Toć w istocie żadnych rebelii nie było i nic w życiu państwa nie mogło zależeć od tego, czy skazani umrą, czy też dalej będą żyć. W ten sposób los skazanych zależał już tylko od widzimisię resortu więziennictwa. Ten zaś resort, sąsiadujący z gułagiem, patrzył na więźniów już z innego, gospodarczego punktu widzenia. Jego zadania ilościowe polegały nie na tym, aby jak najwięcej ludzi rozstrzelać, lecz na tym, aby jak najwięcej siły roboczej dostarczyć na archipelag. Naczelnik wewnętrznego więzienia Wielkiego Domu, Sokołow, z tego punktu widzenia spojrzał też raz na Strachowicza, który w końcu zaczął się nudzić w celi śmierci, więc poprosił o papier i ołówek, aby móc pracować naukowo. Z początku napisał rozprawki o zależnościach między płynami i ciałami stałymi poruszającymi się w nich. Mechanika kurz, resorów i amortyzatorów. Następnie zarys teorii statyczności. Przenieśli go już do oddzielnej naukowej celi. Otrzymywał lepszy wikt. A tu już zaczęły przychodzić zamówienia z frontu leningradzkiego. Opracował dla nich problem przestrzennego wystrzeliwania się w cele latające. I skończyło się na tym, że Żdanow zamienił mu karę śmierci na 15 lat. Ale poczta z wielkiej ziemi szła po prostu bardzo powoli. Wkrótce nadeszło zwykłe ułaskawienie z Moskwy. Przy tym było lepsze to niż od Żdanowa. Dano mu tylko dychę. Wszystkie te więzienne rozprawki Strachowicz zachował do dziś dnia. Jego kariera naukowa za kratami od tego się dopiero zaczęła. Miał w przyszłości stanąć na czele jednego z pierwszych w ZSSR zespołów projektujących silniki turboodrzutowe. ANP, docenta matematyki, siedzącego w celi śmierci, postanowił wykorzystać dla swoich prywatnych celów śledczy Kruszkow. Tak, tak, ten złodziejaszek.
szło o to, że studiował na wydziale zaocznym. I oto wzywał P z celi śmierci i dawał mu do rozwiązania zadania z teorii funkcji zmiennych w swoich, a najpewniej nie tylko w swoich, zadaniach domowych. Co wiedziała więc literatura światowa o przedśmiertnych mękach? Wreszcie, relacja Czavdarowa, cela śmierci może być wykorzystana jako element śledztwa, jako środek nacisku. Dwóch więźniów uporczywie nie przyznających się do winy w Krasnojarsku nagle wezwano na rozprawę, skazano na karę śmierci i przeniesiono do celi śmierci. Czavdarow używa mylącej formuły: zainscenizowano dla nich komedię sądową. Ale kiedy każdy sąd jest inscenizacją komedii, jaki termin znaleźć dla tej imitacji sądu? Teatr w teatrze, przedstawienie w trakcie przedstawienia. Kazano im zakosztować dosyta tego przedśmiertnego bytowania. Wpuszczono do ich celi parę kwok, rzekomo również skazanych na śmierć. Ci zaś nagle oznajmili, że zdjęła ich skrucha i żal, iż tak uparci byli w czasie śledztwa, prosząc kluczników, aby zawiadomili śledczego, że gotowi już są wszystko podpisać. Dano im do podpisu odpowiednie deklaracje i wyprowadzono z celi w dzień, a więc nie na rozstrzelanie. A ci, naprawdę skazani na śmierć, siedzący w tej samej celi, którzy byli tylko tłem tej śledczej maskarady, też chyba coś czuli, gdy inni okazywali skruchę i dostawali za to ułaskawienie. No ale to tylko koszta własne reżyserskiej pomysłowości. Podobno Konstanty Rokosowski, przyszły marszałek, w 1939 roku dwukrotnie wywożony był do lasu na rozstrzelanie. Widział już wycelowane lufy, ale komenda pal nie padała i odwożono go do więzienia. To też rodzaj kary głównej stosowany jako zabieg śledczy. No i nic takiego jakoś się obeszło. Marszałek żył sobie śpiewająco i do nikogo nie miał pretensji. A zabić się pozwala człowiek prawie zawsze bez sprzeciwu, potulnie. Dlaczego kara śmierci tak człowieka hipnotyzuje? Ułaskawieni prawie nigdy nie wspominają o wypadkach oporu w ich celi śmierci. Ale to się także zdarza. W leningradzkich Krestach w 1932 roku skazani na śmierć wyrwali strażnikom rewolwery i zaczęli się ostrzeliwać. Po tym wypadku wprowadzono nową metodę. Naprzód zaglądano przez lipko, żeby dobrze rozpoznać upatrzonego. Później wdzierało się do celi od razu pięciu nieuzbrojonych strażników i rzucało się na niego. Skazańców w celi było 80, ale przecież każdy z nich podał odwołanie do Kalinina. Każdy czekał na ułaskawienie i dlatego mówili sobie: ja umrę jutro, ale ty już dzisiaj. Rozchodzili się więc na boki i obojętnie się przyglądali, jak zakuwają w kajdany człowieka, jak woła on o pomoc i jak mu wpycha się do ust dziecinną piłeczkę. Czy kto pomyślał kiedy, widząc taką piłeczkę, jak różne może mieć zastosowanie? Cóż to za świetny przykład dla lektorów ilustrujących zasady dialektyki. Nadziejo, czy więcej sił dodajesz, czy ich odbierasz? Gdyby w każdej celi skazani na śmierć rzucali się hurmą na wchodzących oprawców, to czy nie bardziej by się to przyczyniło do przerwania łańcucha egzekucji, niż wszystkie odwołania WCIK razem wzięte? Nie lepiej to bronić się, gdy stoisz już na skraju mogiły? Ale czy przy aresztowaniu nie było już wszystko tak samo przesądzone? Jednakże wszyscy aresztowani, na kolanach, jakby im nogi odcięło, pełzli chwalebnym szlakiem nadziei. Wasylij Grigoriewicz Własow wspomina, że tej nocy po wyroku, kiedy prowadzono go przez ciemny kadyj i czterema pistoletami grożono mu z czterech stron, myślał tylko o jednym: żeby tylko nie zastrzelono mnie tutaj po prowokatorsku przy rzekomej próbie ucieczki. To znaczy, że jeszcze nie uwierzył w swój wyrok. Wciąż miał nadzieję, że zachowa życie. Zamknięto go teraz w biurze milicji. Kazano mu się położyć na stole kancelaryjnym, a dwóch, trzech milicjantów dyżurowało bez przerwy, nie gasząc naftowej lampy. Jeden mówił drugiemu:
4 dni słuchałem i słuchałem, a jakoś nie bardzo wiem, za co ich skazano. To nie na nasz rozum. W tym biurze przesiedział Własow 5 dni i nocy. Czekano na zatrzymanie.